Za nami osiedlowe święto Starówki oraz oficjalne otwarcie muralu przy ulicy Wałowej. Na ścianie obok pomnika generała Józefa Bema widnieje zaginiony fragment panoramy siedmiogrodzkiej Jana Styki. Mural namalowała tarnowska artystka Anna Kropiowska. W oficjalnym otwarciu malowidła wzięła udział m.in. konsul generalny Węgier. Tarnów jest żywym dowodem przyjaźni polsko-węgierskiej. I Tarnów, mieszkańcy Tarnowie zachowują pamięć i zachowują wierność. I ten mural, przepiękny mural, jest najnowszym dowodem tej pamięci i tej przyjaźni. General Bem jest naszym największym bohaterem narodowym. To Węgry tak czują, że Bem jest prawdziwym Węgrem, chociaż wiemy, że jest Polakiem i jakby uosabia naszą wspólnotę ducha i wspólnotę naszych wartości. Inspiracją do tego muralu była pusta ściana, na którą patrzył generał Bem, i ta pusta ściana była w zasobach miejskiego zarządu budynku. Dzięki panu Januszowi Galasowi dostaliśmy tą ścianę z możliwością namalowania muralu historycznego, pierwszego z naszej inicjatywy. Jest to fragment panoramy siedmiogrodzkiej. Ten fragment jako jedyny zaginął w dwudziestoleciu międzywojennym i nigdy więcej nie pojawił się na rynku. Są plany na przyszłość, to był pierwszy mural z serii historycznych. Następny mural robimy w ramach budżetów Rad Osiedli wraz ze współpracą z Radą Osiedla Grabówka. A będzie to mural, pierwszy wizerunek w ogóle na podstawie prawdopodobnie grafiki Gersona, bo możemy zrobić, dać sobie pole do popisu i wyobraźnię dla artystów, ale będzie to podobizna hetmana Jana Tarnowskiego, którego tak naprawdę nigdzie takiej podobizny nie możemy znaleźć. W ramach Święta Starówki odbyła się również gra miejska, a na scenie wystąpili Hanka Wójciak oraz zespoły Legend of Kazimierz oraz Megidca. Co mimo, a nie jest.